No witam serdecznie. Chcesz wygrać tego skina? Zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać oczywiście hasło konkursowe. No i oczywiście jako sam pełnoletnim jesteś, użyj kodu Kroxy na GeForce Skin. Się wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisem, bądź klikniesz oczywiście magiczny guziczek kod promocyjny. No i tutaj oczywiście kodzik Kroxy wpisujesz, daje ci on 5% więcej do każdej wpłaty i skrzyneczkę na start za free. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Myślę, że dzisiaj odcinek możemy zacząć sobie skrzyneczkami od widzów, więc od razu tutaj szukamy jakiejś skrzynki, która da nam jakiś bardzo sympatyczny profit. Od powiedzmy z 50 zł do 150, taki sobie pułap cenowy weźmy tych skrzynek, weźmy może sobie od, nie mogę od najdroższych posortować, okej. No może od najnowszych, zobaczymy, może ktoś tu coś fajnego ugotował. No mamy tutaj 25% knife, okej, no ty dobrze wiesz gościu, jakie ja mam ostatnio stosunki z tymi skrzynkami procentowymi. No jakbym miał ustawić status związku na Facebooku, to byłoby to na pewno to skomplikowane, więc zobaczmy jak będzie tutaj z tymi skrzynkami procentowymi od was. No jest tylko jeden nóż. Na 5 otwarć jest to 430 zł, więc jest to minusik. Żeby wyjść na plus z takiego otwarcia, potrzebujemy no takich noży dwóch. No nie ma co tu się oszukiwać. Taki good knife na pewno profitem niestety nie będzie. Więc zobaczmy jeszcze raz. Jest jedna kosa, są dwie i są trzy. Więc okej, fantastyczne tutaj otwarcie. Ja bym sobie sprzedał te famasy, a koski sobie zostawimy. 1300 zł. Udało nam się zdobyć z tego jednego otwarcia, więc zobaczmy jak będzie dalej. No jest tylko jedna tutaj. Niestety Falchion Knife, więc co jest, zostawimy tego Falchiona. No ja tutaj mam nadzieję taką, wiesz, tak w serduszku minimalną, że poleci któraś z tych lepszych kosek w końcu. No niestety to otwarcie totalnie puste, no nie ma tutaj nic. Więc spróbujemy jeszcze raz. No taki karambicik, no nawet ten sztyleto. Okej, mamy trzy noże znowu. Jest Bowie, jest to 1300 zł. No ciutkę chyba gorsze otwarcie niż tamto, co dało nam chyba delikatnie ponad 1300. No tutaj trzy noże znowu, no powiem tak, no coś tu. Chyba się ta skrzynka obudziła i się chyba rozkręca. 650 zł, otwórzmy sobie tą skrzynkę jeszcze raz. I zobaczmy, jest good knife 1, good knife 2 i tylko 2. No jest to otwarcie na plus, więc narzekać nie będę, no ale mogło być lepiej. Tak więc zobaczmy sobie jakąś tutaj inną skrzyneczkę od widza. Weźmy sobie może teraz, otwórzmy za to 682 zł, bo chciałbym tutaj zrobić jakiś fajny kontrakt. Więc zobaczymy jak nam oczywiście to wyjdzie. Weźmy sobie od 500, czy coś takiego znajdzie. Ho, 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 no powiem wam tak, no trochę tych skrzyń tutaj takich ciutkę droższych. No zrobiliście dla mnie, więc dziękuję serdecznie. Tylko jak możecie, proszę dawajcie skina najlepszego, który jest do trafienia na jakby, no tutaj po prostu na widok, nie? Żebym po prostu wiedział, co jest do trafienia w danej skrzyni. Ta nie wygląda źle, 50% na profit chyba. Tak mogłoby się wydawać, więc zobaczmy. To czy film Injector daje na profit? No niekoniecznie, no niestety tutaj no te procenty po naszej stronie nie były. Kałaszek za stówkę, więc idziemy sobie właśnie na kontrakty, czyli to, co chciałem zrobić i to, na co właśnie zbierałem te wszystkie noże, więc zobaczmy, rzucamy coś takiego. Kałaszka też się pozbędziemy, no będziemy musieli to zrobić na chyba dwa kontrakty. Cztery koła wrzucamy, możemy nawet do 10 tysięcy dostać ten, więc zobaczmy. Podpisujemy i... Powiem tak, no nie jest to chyba skin, którego bym się tutaj spodziewał i oczekiwał. Wrzucamy cztery koła. Cztery koła do 10 tysięcy możemy item dostać. Mam nadzieję, że to będzie ciutkę lepszy kontrakt. Nie no, to są jaja stary. Naprawdę GeForce Skins tutaj ewidentnie ze mną chyba nie chce coś współpracować dzisiaj, bo te kontrakty, no jak te skrzynki widzów, no nie poszły nam źle, tak? Trzeba sobie powiedzieć, nie ma tragedii. No to te kontrakty dzisiaj, no to tragedia jest mocnie. No ale no właśnie, wracamy sobie na skrzynki widzów i ja bym tutaj chciał znaleźć tą skrzynkę jeszcze raz, bo troszkę mnie ona zaciekawiła, tylko nie pamiętam ile ona dokładnie kosztowała. To chyba była ta skrzynka, 638 zł, dokładnie. Więc sobie otwórzmy, no 50% szans mamy na trafienie czegoś innego niż właśnie ten kałak, więc no tutaj kolejne otwarcie niestety
totalnie puste, ale zobaczmy, jak będzie dalej. No jest kosa, tylko czy taka kosa w ogóle nam zwraca to? 1000 zł kosztuje, okej. Okay. Więc to jest profit definitywnie. Zobaczmy jeszcze... No powiem tak, no... Dało i zabrało, tak? Tak trzeba sobie powiedzieć. Nie no, kolejny, no to jest niemożliwe. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Jeżeli teraz nie poleci coś innego, no to ja nie wiem, chyba się popłaczę. No powiem tak. Mam na ostatnią skrzynkę. Proszę widzu, nie zawiedź mnie. Daj mi... No nawet ten skeleton byłby okej, okay. No jest Huntsman Rust Code, który no, nawet nam profitu nie daje z tej skrzynki. Dobra, dam ci ostatnią szansę, okej? Okay? Ale jak mi nie zakręcisz czegoś ciekawego... No dobra, jest chociaż ten Bowie, to jest 1000 zł. No powiem tak, no... Coś tutaj, no... Wydawało mi się, że ta skrzynka ma większy potencjał, no ale no, potencjał był i się zmył, tak? Tutaj mamy 50-50. Aha, to jest ta skrzynka skamerska, na którą powiedziałem sobie, że chyba nie wracam. Chociaż no 10% tak naprawdę tutaj jest, nie? 40% na Glocka, ale nie, to nie jest chyba coś, w co ja bym tutaj chciał uderzyć. Tutaj chyba fate, no 4% to totalnie jest do odpuszczenia, nie? Proxy Blue, zobaczmy co jest tutaj. No tutaj jest z kolei 8% szans na profit, no bo i tak, no. Ja lubię takie skrzynki, ja wiem, że tutaj dużo osób, że tak powiem, poświęciło swój czas, żeby taką skrzynkę zrobić, bo powiedziałem niejednokrotnie, że uwielbiam skrzynki procentowe, no to tak, kurczę, porównując na takim budżecie, ciężko wydać, że tak powiem, te 500 na taką skrzynkę, która jest taka troszkę, no, niepewna, nie? Wiesz, o co chodzi? Dobra, weźmy sobie od najnowszych, żeby tutaj nikogo nie urazić, kto zrobił sobie skrzyniczkę, no, powiedzmy, w jakiejś niedalekiej przeszłości. Zobaczmy, no, tutaj jak to wygląda. 44% na MKDM, no, powiem tak, no, powrzucane tutaj jest, no, tak naprawdę wszystko i nic, więc zobaczmy sobie taką skrzynkę. Wszystko i nic i zobaczmy, co uda nam się z niej dostać, no. Klasycznie, 53 zł. Dobra, jeszcze raz, dam ci jeszcze jedną szansę, widzu, zobacz. Ej! No powiem tak, no! I zobacz, i opłacało się 1000 zł. No fantastyczna przebitka tutaj nastąpiła. Mamy 1700 dzięki temu przedsięwzięciu. I powiem tak, 20% fate. Aha, to są rękawiczki fate, okej, okay, myślę, że to AWP fate. Dobra, otwórzmy sobie dwie takie skrzynki. Mam nadzieję... Ojejku. No chyba trzeba spróbować jeszcze raz, tak? Coś mi się tak wydaje. Weźmy sobie tak, otwórzmy, bo dawno w sumie tak nie otwierałem. No i zobaczmy, czy chociaż uda nam się jedną parę rękawic na tej skrzyni zdobyć. No póki co, no tak chyba niekoniecznie. Zobaczmy jeszcze raz, mamy ostatnią szansę. Ostatnie 20%. Mamy to! Siadło, patrz! I o to chodzi! 1200 zł, no widzu! No widzu! Chociaż, kurczę, chyba i tak zabrało więcej niż jej dało. Ale no już tak, no never mind. No trzeba by było podać też hasło konkursowe, więc powiedzmy, jak chcesz wygrać dzisiaj skina, napisz w komentarzu, jak ci minął dzień, jak się dzisiaj czujesz. Zacznij sobie tą skrzynkę. 220. Nie no, 50-50. Nie. Może ta wupa fejt coś mnie kusi, nie wiem, no. Zobaczmy, to jest to 4%, no. Mógłbym zaryzykować, tak? Ale no to nie jest ryzyko, na które jestem dzisiaj chyba gotów. Zobaczmy sobie skrzyneczkę Croxy Król. Tanio. Okej, okay, wygląda ciekawie. 4 takie na raz. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Dajcie znać, czy wolicie takie dłuższe odcinki w ogóle, czy takie krótsze. No powiem tak, tylko jedno MP7? No to jest otwarcie, jakiego oczekiwałem w końcu. To jest otwarcie, na które czekaliśmy. 3600 zł. No nic, no i magnifik. Tu mamy 30%, no jak mnie mam na... Okej, okay, jednak nie tylko na te glowsy. Zobaczmy, 4 takie wydajemy 1000 zł. I zobaczmy, co tu się uda z tego zdobyć. Jest jedna ojejku, jedna tylko kosa? No tak, no niezbyt, no, to było pocalne. Tak, co sobie powiedzieć. Weźmy może Greenmastera. Tutaj widzę, ciekawa nazwa. No, pff, no nie wygląda to według mnie tak za ciekawy, no ale dobra, no jak wszedłem, to otworzę, tak? Może akurat Karambit poleci gamma Doppler, no, no nie poleci, jestem na minus za dużo. Za dużo jestem na minus, trzeba sobie powiedzieć. Dobra, weźmy jakiś banger tutaj odpalny, stary. Maksymalnie 1000, a minimum 500 zł. No, to są skrzynki już odklejone. No, trzeba sobie powiedzieć, to są skrzynki mocno odklejone, ale zobaczmy, tu mamy 6% na zysk, tu mamy Croxy Jackpot. Zobaczmy, co jest tutaj 10%. No widzę, ty wiesz, co lubię, tak? Wiesz, co lubię, ale 2000 zł. No ja nie wiem, czy jestem gotów, no ale zobaczmy. Może akurat szczęście się do mnie... Patrz!
13 tysięcy! 13 tysięcy!